Tego uczy mnie Biblia w pierwszym liście do Tymoteusza 2:1 o zbawieniu przez macierzyństwo. A ponieważ ten temat jest powiązany z listem Tytusa 1 i 2 rozdział, przed rozpoczęciem czytania z pierwszego listu do Tymoteusza przeczytamy także Tytusa 1 rozdział i rozdział 2. List apostoła Pawła do Tytusa. Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest według pobożności, ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistymi Bóg, który nie kłamie, a objawił czasów swoich słowo swoje przez kazanie, które mi jest powierzone według rozrządzenia Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawdziwego Syna według wspólnej wiary, łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dlatego Cię zostawił w Krecie, abyś to, co tam jeszcze pozostaje, przyprowadził do porządku i ustanowił starszych po miastach, jakem ja Ci był rozkazał. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie będące pod zarzutem rozpusty albo nieuległości, albowiem biskup ma być beznagany, jako szafarz Boży, niezarozumiały, niegniewliwy, nie pijanica wina, nieporywczy, niechciwiec, ale gościnny, dobre miłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy, trzymający się wiernej mowy, zgodnej z nauką, żeby był w stanie napominać zdrową nauką i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Albowiem jest wielu nieuległych, próżnomównych i zwodzicieli myśli, szczególnie z obrzezania, którym trzeba usta zatkać. Oni całe domy obałamucają, nauczając, czego nie należy, dla haniebnego zysku. Powiedział jeden z pomiędzy nich, własny ich wieszcz, Kreteńczycy zawsze kłamcy, niecne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to prawdziwe, dla tej przyczyny karć ich surowo, żeby zdrowi byli w wierze i nie trzymali się żydowskich baśni i przykazań ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Czyści wszystko mają czyste, a pokalani i niewierni nic nie mają czystego, ale pokalany jest i umysł ich, i sumienie. Mówią, że znają Boga, ale uczynkami zapierają się, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi i niezdolnymi do żadnego dobrego uczynku. A ty mów, co zgodne ze zdrową nauką, aby starcy byli trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Także, aby i stare niewiasty zachowywały się, jak przystoi świętym, aby nie były obmówne, oddane pijaństwu, aby prowadziły do dobrego, nauczając młode niewiasty, żeby kochały swych mężów, żeby kochały swe dzieci, żeby były roztropne, czyste, pilnujące domu, dobrotliwe, uległe swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli roztropni. We wszystkim okazuj z siebie wzór dobrych uczynków, w nauczaniu czystość, powagę. Słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik zawstydzić się musiał, nie mając nic do powiedzenia o was. Słudzy, aby byli ulegli panom swoim, we wszystkim im się podobając, nie sprzeciwiając się, nie kradnąc, lecz okazując wszelką dobrą wierność, aby we wszystkim byli ozdobą Boga, Zbawiciela naszego. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom,
nauczając nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, roztropnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli w teraźniejszym wieku, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który dał siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i napominaj i strofuj ze wszelką powagą. Niechaj nikt tobą nie gardzi. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi, od 12 wersetu. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak moje przyjście się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący i ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. I jak słyszeliśmy zarówno w modlitwie, jak i śpiewaliśmy, Bóg jest naszym
opiekunem, naszym pasterzem. Nie przypadkiem On najlepiej się do tego nadaje, dlatego że On nas stworzył i wie, czego potrzebujemy, kiedy potrzebujemy, jak potrzebujemy i kiedy i w jaki sposób nam tego dostarczyć. Jedną z takich kwestii jest nasz dom rodzinny. I tutaj wyraźnie widzimy w drugim rozdziale, specjalnie zacząłem czytać od końcówki drugiego rozdziału, dlatego że to wszystko się łączy. Ten podział, który jest tutaj w Biblii, musimy pamiętać, że to jest podział techniczny. On nie jest przez Ducha Świętego uczyniony, tylko przez człowieka, który dla wygody podzielił rozdziały i wersety, żeby można było je w jakiś sposób pogrupować, podzielić. Ten podział ma wiele zalet, bo dzięki temu szybciutko znajdujemy jakieś miejsce, ale przez to, że został uczyniony często w oderwaniu od treści, nie zawsze odpowiada temu, co słyszał ten, do którego był list kierowany. Bo między innymi listy były czytane w gminach wierzących. Przyjeżdżał, czy przychodził brat z rękopisem i po prostu w takim miejscu jak nasze w dawnych czasach wielu wierzących nie znało danego języka dobrze, na tyle, żeby go samemu czytać. Niektórzy znali go w sposób bieglejszy, niektórzy w bardzo biegły, ale też były potrzeby takie finansowe, żeby mieć swój rękopis, trzeba było być wyjątkowo zamożną osobą, gdyż taki na przykład pergamin to była skóra zrobiona ze zwierzęcia i to nie było wcale tanie. I w tym momencie wielu wierzących nie miało swojej Biblii, ani też nawet nie wiedziało, że powinno ją mieć. A przychodził brat i czytał cały na przykład list, czy to do Koryntian, czy do Filipian. Być może ten list do Tymoteusza, kierowany indywidualnie do Tymoteusza, był o charakterze bardziej indywidualnym, ale skoro on trafił do naszej Biblii, to jest to prawdopodobnie dlatego, że później krążył i był takim właśnie listem, który również był czytany powszechnie, tak jak my go dzisiaj czytamy. Więc pamiętamy, on jest skierowany do konkretnego człowieka, ale do człowieka, który został, jak widzieliśmy w 15 wersecie, ustanowiony przez apostoła Pawła pewnego rodzaju takim wysłannikiem na czas, gdyby odwlokło się, gdyby spóźnił się apostoł Paweł, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło albo opóźniło, bo Paweł planował tam być, ale zakładał, że jest duże prawdopodobieństwo, że jednak na czas nie będzie i awaryjnie ten tutaj list wysłał Tymoteuszowi, aby się zabezpieczyć, aby praca pańska była wykonana, nawet gdyby się spóźnił. Żeby nie było tak, że z powodu tego, że on się opóźnił, są jakieś zaniedbania. Paweł tutaj był ukierunkowany na to, żeby wszystko w sposób taki zgodny z regułami zarządczymi było zrealizowane. To, co po stronie ludzkiej odpowiedzialności jest, my mamy robić w najlepszy możliwy sposób. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. I Paweł takie miał nastawienie nie tylko, gdy pisał i teoretyzował o tym, ale w praktyce to stosował, co jest właśnie dowodem, który widzimy tu w 15 wersecie, że wiedział, no są różne okoliczności, mogę przyjść na czas, ale może nie przyjdę na czas, może się spóźnię. Co w takim wypadku zrobić? No trzeba mieć plan B. Planem B było to, co tutaj czytamy w liście do Tymoteusza, że gdyby moje przyjście się odwlokło, masz wiedzieć, jak należy postępować. Ale jak się nie odwleczę, to ja to wszystko zrobię. Wtedy to wszystko, co tutaj do Tymoteusza czytamy, nie byłoby w ogóle tematem w kwestii tego, co było do Tymoteusza jako polecenie napisane. Wtedy Tymoteusz cofnąłby się na swoje miejsce i wykonywałby tą pracę apostoł Paweł. Ale gdyby się odwlokło przyjście Pawła, był plan B.
Także myślę, że stąd możemy wyciągnąć naukę, że warto mieć zawsze plan B i plan C i plan D. Oczywiście nie należy przesadzać, żeby mieć aż do planu Z, bo wtedy możemy popaść w różnego rodzaju zamieszanie sami z sobą. Ale plan B, jak widzimy, miał nawet wielki apostoł pogan, który, można by powiedzieć, działał w Duchu Świętym. I no jak to, Pawle, ty masz plan B? Przecież wystarczy, że się pomodlisz i Pan ci objawi, czy ty tam będziesz na czas, czy nie będziesz na czas. A jednak widzimy, że wcale tak to nie działa. Nawet tak wielki sługa jak apostoł Paweł miał plan B. I właśnie teraz korzystamy z tego, że miał plan B. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. To jest słowo, co prawda, odnośnie kobiety, ale to jest słowo do nas, bracia. Jesteśmy zobowiązani nauczać i z tej pracy są zwolnione kobiety. I mało tego, gdyby nawet chciały nas zastąpić, są rzeczy, których kobietom robić nie wolno. Gdybyśmy nawet bardzo je poprosili, pobożna siostra powie: nie zrobię tego. Słowo Boże mi nie pozwala, żebym dzisiaj stanęła tu za kazalnicą i cię wyręczyła, bo nie wiem, bo ty, bracie, czujesz się z jakiegoś powodu niedysponowany, niewykształcony, nie nauczyłeś się, nie wyspałeś. Nie, siostra tego zrobić nie może. Jest pewien zakres nauczania, który jest odpowiedzialna kobieta za to, i to również Paweł mówi, że starsze siostry mają pouczać młodsze, jak wychowywać dzieci, że mają miłować swoich mężów, i takie rzeczy ma starsza siostra młodszej siostrze przekazać. I to jest jej obowiązek przed Bogiem. To jest jedyny zakres nauczania oddelegowany dla kobiety. Natomiast kobieta nie może nauczać, i byłoby to jak gdyby zrównanie się albo nawet wyniesienie nad męża. No bo sobie teraz wyobraźmy, ja dzisiaj czuję się kiepsko, byłem zmęczony, być może trochę boli mnie gardło i teraz powiedziałbym swojej jakiejś siostrze ze zboru, o której wiem, że byłaby w stanie pociągnąć wózek: wiesz, mam taką myśl, że Pan chciałby, żeby z tego i tego Tymoteusza zrobić wykład, i bym ją poinstruował, ona by tu wstała. Ona by się wtedy nade mnie wyniosła. Ona by wtedy była wyżej i Pan tego nie chce. Dlaczego nie chce? Jest powiedziane, że jest to oparte na porządku w stworzeniu. 13 werset mówi, że to spokojne zachowanie niewiasty, spokojne, czyli nieaktywne w tym zakresie, czyli nie, że ona ma się nie denerwować, choć to również, ale chodzi o to, że to słowo zawiera w sobie taki brak obowiązku podejmowania aktywności, a tu wręcz on jest zakazany. Nawet gdyby chciała, to nie może. I teraz 13 werset mówi: najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I jest to wywiedzione ze stworzenia. Tak długo, jak to pierwsze stworzenie będzie istnieć, niebo i ziemia, te rzeczy oparte na stworzeniu są aktualne. I jak widzimy, na przykład nakrywanie głów przez siostry w czasie modlitwy i prorokowania, także odkrywanie głów przez mężczyzn, jest oparte na czym? Także na stworzeniu, na porządku stworzenia. Dopóki będzie istnieć niebo i ziemia, tak ma być. Dopóki ten porządek istnieje, również wszystkie prawa zakonu, Pan Jezus powiedział, że dopóki niebo i ziemia nie przeminie, ani jedna kropka, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się to stanie. I są pewnego rodzaju fundamentalne prawdy. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 34 werset mówi, że siostry na zgromadzeniach mają zachować milczenie. I znowu jest tam odniesienie do tego, że dopóki niebo i ziemia nie przeminie, bo jest powiedziane, jest to przykazanie pańskie. Przykazania pańskie są takimi punktami nienegocjowalnymi. I one są albo do przyjęcia, wtedy czczę Boga,
albo do odrzucenia, znaczy, że Boga lekceważę. I nie ma tutaj punktu szarości. I nie Adam został wprowadzony w błąd, czy zwiedziony, takie stare słowo jest tu użyte, zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Taki był fakt w Eden. Wąż rozmawiał z naszą pramatką Ewą i doprowadził do jej tutaj działań, które nie były zgodne z zaleceniami Bożymi. Do tego się tutaj odwołuje to polecenie. I teraz, jeżeli my jako mężczyźni zostaliśmy sami na tym polu zobowiązań wobec Pana, że mamy przekazywać naukę Słowa Bożego i jeżeli my jesteśmy na tym gruncie sami, to nie mamy być ospali. Mamy ten obowiązek traktować poważnie. Jeśli kobieta ma się nie odzywać w zborze, to chwilę później jest powiedziane, że jeśli czegoś nie wie, niech się dowie w domu od męża. A jeśli jest panną, logiczne na podstawie zakonu, że od ojca. Bo jest taki fragment ze słowa ze Starego Testamentu, gdzie jest powiedziane, że jeśli kobieta złoży jakiś ślub wobec wierności, wobec Pana, to jeśli mąż się dowie o tym, to może to odwołać. Ale jeśli to jest panienka, to ojciec może odwołać ten jej ślub. I to jest analogia do tego, że pewne funkcje ma w domu ojciec i mąż, którymi może tutaj sposób taki zwalniający kobietę z odpowiedzialności, gdyby jej się pośpieszyło w niektórych kwestiach uczynić. I teraz 15 werset. 15 werset jest często takim punktem, który mówi, że zbawienie jest z uczynków. Bo jest tu słowo z uczynków, zbawienie i 15 werset mówi, że kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo lub, jak mówi Gdańska, przez rodzenie dzieci, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Słowo zbawienie nie zawsze znaczy zbawienie od piekła. I tutaj ono właśnie nie znaczy zbawienia od piekła. Zbawienie ma różnego rodzaju znaczenie w zależności od kontekstu. I na przykład, gdy czytamy, że nie zdążą apostołowie obejść miast Izraela, nim Syn Człowieczy przyjdzie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to tam akurat słowo zbawienie nie dotyczy zbawienia od piekła, tylko dotyczy tego, że zachowają swoje życie jako zdobycz. Stary Testament często używa takiego sformułowania, że zachowa swoje życie jako zdobycz. Czyli po prostu do końca z tego ucisku przeżyje i doczeka osobistego, naocznego zobaczenia, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię z nieba ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą. I to ma takie trzy wystąpienia, bo są w Mateusza dwa razy i, o ile dobrze pamiętam, chyba w Marka raz. I to jest przykład, gdy zbawienie nie dotyczy tego zbawienia od piekła. Niektórzy mówią, że tutaj zbawienie miałoby mieć inny walor niż właśnie to ziemskie zachowanie się, ale wtedy jest to nadużycie, dlatego że to nie jest tak, że kobieta uniknie piekła, jeśli będzie dobrą matką. Nie, to nie jest taka nauka w tym wersecie. Będzie uratowana po prostu od wszelkich niedogodności związanych między innymi z tym, co jest opisane w 13 i 14 wersecie, przez to, że jako matka będzie realizować swoje obowiązki. I tutaj jest opieka nad dziećmi. Te pierwsze kroki są bardzo ważne. Jeżeli ktoś miał wierzącą mamę i jest dojrzałym w wierze chrześcijaninem, to wie na pewno, że rola mamy jest nie do przecenienia. Ci, którzy wywodzą się ze świata, wiedzą, że nauki mamy niewierzącej na całe lata negatywnie wpływają na życie wiary. I bardzo trudno jest się z tego otrzepać, co mama nasza nam jako dzieciom przekazała
Oczywiście ona robiła wiele rzeczy bardzo dobrze jako mama, ale jeśli chodzi o kwestie wiary, nie mając jej, nie była w stanie jej przekazać. I tutaj jest to wielka luka. Wielka rzecz, gdy mamy wierzącą mamusię, wielka rzecz, gdy mamy wierzącego tatusia. Najsłabszy wierzący tatuś, najsłabsza wierząca mamusia jest tu nie do przecenienia. Każda chwila z mamą jest nie do przecenienia. I wszyscy, którzy mają takie doświadczenie, mogą to w pełni potwierdzić, że nawet ten Tymoteusz, jest o nim powiedziane, że u niego i babcia, i mama były wierzącymi. I od dzieciństwa znał Pisma Święte, które mogły go przyprowadzić do zbawienia. I przyprowadziły, jak wiemy. Mamy pełność, pewność tego Słowa Bożego, gdy mamy je w najmniejszych latach swojego życia jako pozytywny przykład, wpływ mamy. I tutaj jest, trwać będzie w wierze. Mama trwająca w wierze jest tutaj dana jako przykład. Ona nic nie musi nawet tutaj więcej robić, jak po prostu być zwykłą mamą, zwykłym człowiekiem, który dba o swoje dzieci i okazuje im miłość i świętobliwość przy nich realizuje i skromność lub inne tłumaczenia mówią łagodność. To są rzeczy, które całkowicie wystarczą jako dobry wzorzec, dający fundament na całe lata. Dający fundament pod zbawienie od piekła dla swoich dzieci. I prawdziwa tomowa z tą służbą siostry mającą dzieci jest zrównana służba brata, który ma tutaj pewne funkcje, cechy do zrealizowania. I to dotyczy każdego brata, choć tu jest powiedziane o biskupie. Kiedyś, gdy nie było jeszcze spisanego Słowa Bożego, była funkcja biskupa. Nie znajdujemy o niej zbyt wiele w Słowie Bożym. Nie widzimy, aby inni apostołowie niż tylko apostoł Paweł ustanawiali spośród starszych biskupów. Wiemy, że w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, jest powiedziane, że tam Paweł spotkał się z biskupami ustanowionymi przez Ducha Świętego. I teraz, jeżeli mamy starszego brata wiekiem, starszość następuje w wyniku procesu biologicznego starzenia się. I to jest często rzecz, którą człowiek mijające lata go dotykają i on w niewierze je spędzi. Dlatego tutaj nie sam wiek jest takim kryterium. Bo co tutaj widzimy? Widzimy starszego brata, który w tamtym czasie pięknej pracy pragnął. Ta praca dalej jest do wykonania. Tyle, że bez ordynacja albo wyznaczenie przez ludzi. Dzisiaj wyznaczenia przez ludzi nie ma. Dlatego, że już nie ma apostoła Pawła wśród żywych. Nie zostawił instrukcji w Słowie Bożym, jak to po jego odejściu miałoby się odbywać. Mało tego, w Dziejach Apostolskich, 20 rozdziale powiedział, że po odejściu moim wejdą między was wilki, a spośród was samych powstaną ludzie przewrotni, mogący albo chcący ciągnąć uczniów za sobą. Czyli całkowicie ta służba biskupów tamtych, którzy faktycznie byli biskupami, rzeczywiście byli wyznaczeni przez Ducha Świętego, się tutaj skończyła ta służba. Bo nawet spośród nich powstali ludzie uczący rzeczy przewrotnych. Wcześniej nie mamy sygnału, aby ta służba miała mieć taką słabość. Ale po odejściu Pawła już ona nie miała takiego znaczenia. Paweł był wyznaczony, aby dopełnić Słowo Boże. Gdy Paweł dopełnił Słowo Boże, funkcja biskupów nie była już konieczna. Wcześniej biskup był jak gdyby włodarzem Bożym.
On był takim od strony ludzkiej elementem rozpoznawalnym, że nie wiesz, czy dany fragment jest Słowem Bożym. Na przykład masz w ręce, żyjesz w tamtym czasie, masz w ręce rękopis zatytułowany Trzeci List do Tymoteusza. Czy to jest Słowo Boże? Dzisiaj wiemy, bierzemy Biblię. No nie ma czegoś takiego jak Trzeci List do Tymoteusza. Ale w tamtym czasie trzeba było podejść do biskupa i biskup byłby ci powiedział, nie chłopie, coś ty tutaj znalazł, kto ci to wcisnął. I biskup był takim właśnie punktem, dopóki nie było spisanego Słowa Bożego, którym mógł właśnie być takim, który tą władzę miał nie tylko w sposób właśnie od takich zwykłych potrzeb, że on umiał tą pracę wykonywać, a ona jest do wykonania, ale również miał taki autorytet wyraźnie zaznaczony przez apostoła Pawła, że tutaj słuchajcie, macie tego brata, tamtego brata i tego brata, my wyznaczyliśmy ich na biskupów, możecie do nich sięgnąć. Dziś takiego czegoś nie ma. Nie przyjeżdża nikt z Warszawy, z Nowego Jorku i nie powie, o tutaj ten brat, tamten brat jest biskupem i trzymajcie się zdrowo, jedziemy. Nie ma takiej służby, ordynacji, ona już nie istnieje. Natomiast praca do wykonania jest. Jest za nią odpowiedzialny każdy brat, szczególnie brat starszy wiekiem i spełniający te funkcje, może być tutaj bardziej ukierunkowany na tą służbę. Biskup ma być nienaganny. Bardzo wysokie wymaganie, ale do spełnienia. Nienaganny. Mąż jednej żony. Także bardzo trudne. Przecież czy ja mogę mieć wpływ na to, że Bóg podaruje mi żonę? A co jeśli byłbym singlem, bo Bóg mi nie dałby żony? No nie mógłbym tej służby wykonywać. Tu jest powiedziane, mąż jednej żony. Nie przypadkiem. Trzeźwy. Czyli taki, który zarówno tą trzeźwość zachowuje niezależnie od różnego rodzaju środków chemicznych czy innych, ale generalnie nawet bez środków pobudzających niektórzy trzeźwości nie potrafią utrzymać. I taki człowiek ma być trzeźwy, jeśli ma tą pracę wykonywać. I dalej, umiarkowany, czyli nie przesadzający ani w prawo, ani w lewo. Nikt z nas tego nie umie, ale tu jest to wymagane i z wiekiem my się coraz bardziej przybliżamy do tego umiarkowania i możemy wtedy wiedzieć, po co się przybliżam do tego umiarkowania? No po to, żeby móc wykonywać tą piękną pracę, która jest do wykonania. Dziś biskupów ordynowanych nie ma, ale ktoś tą pracę wykonać musi. I ta praca jest i konieczne jest, żeby bracia podejmowali się wysiłku, żeby tą pracę po trochę wykonywać. I zawsze było kilku biskupów w zborach i dzisiaj, gdy nie ma ordynacji, także wśród braci ta praca jest podzielona. To nie jest tak, że jest to na barkach jednego, chyba że jest bardzo mały zbór i jest to sytuacja wyjątkowa, ale wtedy jak najszybciej ten brat niech pracuje, żeby było więcej niż jeden, żeby było więcej niż dwóch, żeby było więcej niż trzech, jeśli da się. I teraz kolejna rzecz. Przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Dobry nauczyciel, czyli nauczyciel dobrych rzeczy, to jest taki, który ze Słowa Bożego umie wyciągać stare i nowe rzeczy. Czyli wiemy, że powinien dobrze znać Słowo Boże, powinien znać zarówno warstwę dotyczącą faktów, czyli orientuje się, gdzie co jest napisane, ale także, który to zawsze używa ku temu, żeby daną sytuację w życiu wierzących w jakiś sposób doprowadzić do lepszego stanu niż była przed jego przemową. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze się to udaje we wszystkich, ale jeżeli patrzymy na Słowo Boże, to też wiemy, że wiara nie jest rzeczą
wszystkich i że każdy w różnym tempie idzie za Panem. Jedno kazanie będzie tylko dla 2% społeczności, inne kazanie będzie dla połowy słuchaczy, inne kazanie może być dla 90% słuchaczy użyteczne. Nie ma takiej możliwości, żeby jakieś kazanie osiągnęło serca 100% słuchających. I to nawet gdy jest szczera chęć po obu stronach. Po prostu takie kazania nie istnieją. I nie oddający się pijaństwu. Tu już jest wprost powiedziane, że nie używający w nadmiarze środków odurzających. I jeśli chodzi o to, to wszystkie używki zmieniające tożsamość są tu zawarte. Niezadzieżysty. Jakże polska cecha, trzech Polaków, cztery zdania. Czyli nawet jak jest wszystko jasne i można przykryć daną sprawę na zasadzie takiej, że no owszem, są drobne różnice, po co to roztrząsać, to zadzierzysty człowiek będzie szukał dziury w całym. I nie chodzi o doktrynę, bo my mamy pilnować czystości doktrynalnej. Tu chodzi o też wymieniony przez apostoła Pawła spór o wyrazy. Czyli na przykład jeden lubi taki wyraz, drugi lubi taki wyraz, trzeci lubi taki wyraz i się o te wyrazy kłócą. Nie, jeśli słownik języka polskiego zawiera dany zakres słów i na daną rzecz są cztery różne wyrazy, to każdy ma prawo użyć czwartego, piątego, szóstego, siódmego wyrazu, jeśli jest zgodny z zasadami języka polskiego, czy nie jest obraźliwy, bo oczywiście są wersje słów, które są zwyczajnie obelżywe i nie powinniśmy ich używać, choć słownik tego świata by powiedział, okej, to jest dobre słowo. Lecz łagodny. To jest cecha, która mówi, że łagodny język łamie kości. Łagodnym językiem można przekonać sędziego. I tutaj łagodność jest bardzo ważna i bardzo nam jej brakuje. Natomiast faktycznie tutaj ta łagodność jest bardzo istotna, jeśli ktoś chce tą piękną pracę wykonywać. Tą pracę, do której siostry nie są oddelegowane, tylko bracia. I kolejna rzecz, nieswarliwy, czyli nie szukający awantur, nie lubiący się kłócić. Do kłótni trzeba dwóch. Jeśli jest kłótnia i ktoś ją wszczyna, to ten brat, który chce tą piękną pracę wykonać, po prostu nie podejmie rękawicy, jak to się mówiło w dawnych czasach. Czyli jak ktoś kogoś wywoływał na pojedynek, to rzucał mu rękawicę w twarz. I podniesienie tej rękawicy oznaczało, że za chwilę będą na placu boju się tłuc. Ale jak nie podniósł, to tej bitwy nie było. Do kłótni trzeba dwóch. Nie ma jednoosobowych kłótni, chyba że w zakładach psychiatrycznych. Więc nie ma takiej potrzeby, żeby być swarliwym. Niechciwy na grosz. Lub jak mówią inne miejsca lub przekłady, niechciwy brudnego zysku. Chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość jest nazywana przez apostoła Pawła w różny sposób. Zawsze jest to związane z pejoratywnym określeniem i nie chodzi o to, że człowiek taki, który wykonuje piękną pracę, ma być nierozważny ekonomicznie. Czyli jak można coś zrobić taniej, na podobnym poziomie jakości, to że no, to niechciwy na grosz będzie traktowany jako pretekst do rozrzutności. Nie. My mamy mieć tutaj również, zarządzając zborowymi finansami, troskę o to, żeby to było wydane w sposób sensowny. Czyli jeśli można zrobić daną rzecz za 2000, a my byśmy ją zrobili za 3000, to byłby błąd. Te 1000 zł byłoby wydane niepotrzebnie. To nie jest chciwość pilnować tego, żeby pieniądze, które Bóg nam dał do dyspozycji, wydać w sposób racjonalny. Ale chciwość
jest pejoratywna w tym zakresie, gdy jest to już właśnie związane z takim umiłowaniem pieniędzy. Wszelkiego zła korzeniem jest miłość pieniędzy. Ci, którzy jej ulegają, poprzebijali się różnymi boleściami. Dalej, który by własnym domem dobrze zarządzał. To jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że faktycznie, jeżeli mamy ten czwarty punkt, to dobre zarządzanie domem polega na tym, że ten dom ma zarówno dach nad głową, ten dom ma ciepło zimą, ten dom ma przede wszystkim relacje wewnątrz domu, takie, które są związane z tym, czego nas uczy Słowo Boże. I tutaj te relacje są takie, które Słowo Boże jasno określa. Czyli widzimy, że te zarządzenia mają wychodzić od brata. Od brata, który chce wykonywać piękną pracę. Te zarządzenia, jeżeli wychodzą od brata, to on jest za nie w domu odpowiedzialny. Jeżeli te zarządzenia jego są i są dobre, oparte na Słowie Bożym, to również było widać, że taki Tymoteusz, który z zewnątrz miał to ocenić, był w stanie to widzieć. Natomiast jeżeli jest tutaj zaniedbane, to efektem są kwestie takie, że nie ma podstaw do wykonywania tej pięknej pracy. Najpierw się weź za swój dom. Najpierw zrób porządek u siebie, a potem będziesz się wtrącał w dom Boży. Tak ta lekcja nam to mówi. I dalej, dzieci trzymał w posłuszeństwie. Nie każde dziecko jest aniołkiem, jak to mówią przysłowiowo. Większość dzieci jest rozwydrzona, bo Aaron dopuścił je do rozwydrzenia. Tak jest napisane w Starym Testamencie. I zarzut, że lud był dopuszczony do rozwydrzenia, padł na Aarona. I ja pamiętam, kiedyś był taki brat między nami. On miał dzieci przede mną 5 lat wcześniej. I te jego dzieci wszystkie są pobożne, wszystkie idą za Panem, są aktywne w służbie zborowej. I jak on miał takie małe dziecko, co na mnie zrobiło silne wrażenie, to gdy ten jego synek troszkę na zgromadzeniu podskakiwał, tata ze spokojem brał go za rękę w ustronne miejsce, robił masaż takiej części przeznaczonej przez Boga do masażu i wracał. Czasami było to nawet kilka razy w czasie zgromadzenia. I ja przejąłem od niego ten zwyczaj. Gdy było jakieś odchylenie od normy, wychodziłem z stradomi, poza salę zgromadzenia, rytuał. Po pół roku pracy wystarczyło tylko, że spojrzałem i podałem rączkę synkowi i on już wiedział, że ma być cichutko i że już nie będzie. I grzecznie siedział i była cisza. Oczywiście nie zrobimy tego z półmiesięcznym dzieckiem, ale gdy dziecko już samo chodzi, to da się to zrobić. I trzymanie dzieci w posłuszeństwie jest tutaj ważne. Dzieci to jest tak gdzieś do 13 roku życia. W wieku 13 lat w tamtej kulturze mężczyzna zakładał już często rodzinę lub był kandydatem na rynku zakładającym rodzinę. Więc tutaj, jeżeli popatrzymy na to, na nasze realia 18 lat, to już sami wiemy, że tak zwany bunt 12 czy 13 latka jest w stanie przemodelować, przemeblować wszystko w rodzinie i to nie jest już dziecko, to już jest młodzieniec czy panna i to już jest całkiem inna kategoria wagowa. Możemy próbować gasić pożary, do których pozwoliliśmy, żeby doszło wcześniej, ale to już jest zdecydowanie za późno i może się okazać, że w naszym wiadrze gaszącym pożar nie ma wody, tylko benzyna. Dlatego jest pewien etap, gdzie możemy pewne rzeczy ukierunkować,
Po pewnym etapie możemy już tylko się modlić i w rozpaczy płakać sam na sam z Panem w zamkniętej komorze. I to jest tak jak z czerwoną linią na wodospadzie Niagara. Tam była podobno kiedyś czerwona linia. Dopóki ktoś zawrócił przed tą czerwoną linią, to mógł dużo zrobić, mógł się uratować. Ale jak przekroczył tą czerwoną linię, my często tego przykładu używamy w ewangelizacji, ale on ma również tu zastosowanie. Gdy przekroczył tą czerwoną linię, czyli dziecko 11, 12, 13 lat i pewnych rzeczy nie umeblował, to potem już tylko może patrzeć, jak to sobie leci własnym torem i nikt tego nie jest w stanie zatrzymać. Wtedy pozostaje tylko mieć stałą łączność z dziećmi, żeby wiedziały, że zawsze do taty, do mamy mogą przyjść ze swoimi sprawami i można coś próbować sklejać, ale to już jest tylko obserwacja tego, co się zasiało przez te 10 lat. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Właśnie, słowo zarządzać jest tu kluczowe. Nie administrować. To jest bardzo ważna różnica. Administrator robi to zupełnie inaczej niż zarządca. Zarządca nie tylko teoretyzuje, ale również ma tutaj aktywne działanie. A gdy jeden z braci mi kiedyś powiedział, że jak już w firmie mu brakowało rąk do pracy, że on musi prawdopodobnie sam chwycić za narzędzie do pracy i to zrobić. Tak, zarządzający w razie czego sam bierze narzędzia i to robi. Administrator jedynie to tam, zróbcie tamto to, i po 15 se wychodzi do domu. Zarządca ma nielimitowany czas pracy i jest zawsze do dyspozycji. Nie może to być, i to jest bardzo ważne, bo mówimy o starszych biologicznie mężczyznach. Nie może to być dopiero co nawrócony. Czyli nawet jeśli jakiś brat by się nawrócił w wieku 70 lat, faktycznie biologicznie jest starszy. No ale on dopiero się nawrócił. Nie może być co dopiero nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Dochodzą jeszcze do tego te nauki o kapłanach ze Starego Testamentu, które mieliśmy, że na przykład ktoś był w fałszywej doktrynie i rozsiewał tą fałszywą doktrynę. To jest podobne do kogoś, kto ma zmiażdżone jądra. On nie może brać udziału w nauczaniu Słowa Bożego, dopóki się z tamtych wszystkich starych rzeczy nie oczyści dokładnie. I tutaj często jest taki zachwyt, że się nawrócił były ksiądz albo były świadek Jehowy. I on faktycznie, on tam był starszym obwodowym, czy jakimś biskupem, czy jakimś prezbiterem, nauczony, nie wiadomo ile. I że zaraz go tam się w różne funkcje, bo przecież on to umie wszystko. Nie, to jest bardzo niebezpieczne. On jest co dopiero nawrócony. Ostatnia ławka w zborze i pokorne słuchanie przez lata. Nie może taki człowiek brać udziału, gdyż jest co dopiero nawrócony. To jest bardzo niebezpieczne. I dalej widzimy ciekawą rzecz. Potępienie diabelskie. To jest bardzo szeroki temat. Ale pokazuje pewną kwestię. Kiedy diabeł został potępiony? Co doprowadziło do potępienia diabła? Widzimy to w Starym Testamencie, że on w pewnym momencie postanowił się wynieść nad Boga. I to jest właśnie to, że o ile mamy młodego człowieka, który rośnie w zborze po nawróceniu, nawrócił się i rośnie, kolejne kroki robi w zborze, w cierpliwości, w łagodności, przyjmuje wszczepione w niego Słowo Boże, sam studiuje Słowo, plus bierze udział w zgromadzeniach, regularnie nasiąka jak gąbka tym Słowem Bożym, to ten człowiek zaczyna rozumieć, na czym Słowo Boże polega i jak je realizować. Ale jeśli byśmy mieli takiego człowieka, który gdzieś tak z ulicy, super wykształcony, jakiś, czy to właśnie były pastor, były ksiądz, przychodzi, nawrócił się przedwczoraj, on to wszystko umie, Biblię zna na wylot, ale według tej teologii, w której przedtem dla diabła służył. I nagle byśmy go popuścili tutaj
to on właśnie miałby bardzo, bardzo, bardzo dużo takiej energii religijnej, niebezpiecznej, wynoszącej się nad Słowo Boże. Bo te wszystkie kulty bazują nad tym, że się wyżej słowo ludzkie traktuje niż Słowo Boże. Jest to czyste potępienie diabelskie. Właśnie to jest diabelska chęć niesłuchania Boga. Ja jestem ważniejszy niż Biblia, mówi diabeł. Ja jestem ważniejszy niż Słowo Boże, mówi diabeł. I tak mówi też taki, kto w takie potępienie wpadł. Moje słowo jest to Słowo Boże na dzisiaj, a Biblia to jest Słowo Boże na wczoraj, taki człowiek w swoim sercu mówi. I to jest bardzo niebezpieczne. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. To jest bardzo ciekawy fragment, dlatego że o ile jeszcze dzisiaj moglibyśmy znaleźć takich ludzi, którzy spełniają punkty od 1 do 6, to z powodu rozbicia chrześcijaństwa nie ma takiego brata czy siostry, który mógłby się cieszyć dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. A ponieważ to zalecenie dotyczy braci, to nawet gdyby istniała ordynacja, nawet gdyby było gremium wyznaczające według tych zasad biskupów, to punkt 7 by powiedział, że nikt się nie łapie, bo ja nie mam dobrego imienia u świadków Jehowy. Oni do nas nie należą. Ja nie mam dobrego imienia u rzymskich katolików. Oni do nas nie należą. Albo ktoś mnie nie zna, albo mnie kocha, albo nienawidzi. Nie ma neutralnego gruntu, jeżeli jestem aktywny w służbie Słowa Bożego. Po prostu ten obszar szarości nie występuje w przypadku kogoś, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie. Jeśli chcesz głosić Słowo Boże publicznie, za chwilę się okaże, że jedni są po stronie czarnej, a drudzy po stronie białej. I szara część w ogóle nie istnieje. Dlaczego? Bo jest rozbicie w chrześcijaństwie. Oni wszyscy się mienią chrześcijanami i nie należą do nas, a mają bardzo złe zdanie o nas. I to jest naturalna rzecz, że nie ma ordynacji, nawet gdyby istniała, to punkt 7 by powiedział, że nie ma ani jednej takiej osoby, która by te punkty spełniała. I również diakoni, tu się te kryteria powtarzają, mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę. To też jest bardzo ważne. Próba jest kluczowa. Jeżeli ktoś jest wypróbowany w tych małych rzeczach, czyli mamy jakąś rzecz do zrobienia, na przykład posprzątać salkę w zgromadzeniu miałby zrobić jakiś brat, albo miałby zająć się zorganizowaniem tego lub owego i on to zrobi, no to przeszedł próbę. Potem jest kolejna rzecz, przeszedł próbę. Kolejna rzecz, przeszedł próbę. No ale jeżeli mamy do czynienia z kimś takim, kto chcemy to, nie wyszło. Dobra, są przypadki, nie wyszło. Kolejna rzecz, no nie wyszło. Kolejna rzecz, nie wyszło, więc nie przeszedł próby. Nie jest wypróbowany. Marek, który z apostołami poszedł, zdaniem Pawła, nie przeszedł próby. Zdaniem Barnaby, łapał się na drugą szansę. Więc takie kwestie są oczywiście etapem uczenia. Koszty uczenia się występują i może tak być, że ktoś nie będzie tej próby przechodził 60 razy, ale potem zacznie rozumieć, o co chodzi i po 61 razie zacznie już tą próbę przechodzić. No ale dopóki tego nie ma, to nie miał tutaj podstaw być na takiego diakona ustawiany. No i podobnie kobiety mają być poważne, powinny być poważne. Czy siostro jesteś poważna? To nie znaczy, że się nie uśmiechasz, bo inne słowo mówi, że zawsze się radujcie. Powtarzam, radujcie się, w Panu radujcie się. Więc radość ma być. Radość powiązana z powagą. Czy poważnie podchodzimy do tego, co Pan nam zlecił?
nieprzewrotne. Co to znaczy nieprzewrotne? To znaczy, że jak coś się na tobie oprze, to nie przewróci się. Czyli jeśli twoje tak równa się nie, to jesteś przewrotna. Jeśli twoje tak równa się tak, twoje nie równa się nie, to wtedy jest szansa, że nie jesteś przewrotna. Trzeźwa. Czyli nic nie jest podejmowane w emocjach, jeśli chodzi o służbę pańską. Czyli jest tutaj bardzo ważne. Dlaczego ja to robię dla Pana? Nie, o, mam dzisiaj różowy dzień, różowe okulary i się rzucam na rzeczy, które mnie przerastają. To nie jest trzeźwe. Trzeźwe jest przeliczyć koszt. Umiem zbudować wieżę, mam środki na wieżę, buduję wieżę, wychodzi wieża. A nie, że potem trzeba mnie zeskrobywać z podłogi albo na przykład trafiam na ojom, bo się przepracowałam. To nie jest trzeźwość. Trzeźwość zakłada to, że też nie stosuję wypychania. Co to jest wypychanie? Gdybym ja teraz zorganizował każdemu z was pomoc i zamiast chodzić, nosiliby was służący. Zamiast jeść, to do buzi łyżeczką karmiliby was pomocnicy i tak dalej. Wszystko by robili za was pomocnicy. To po pewnym czasie nie umielibyście tych funkcji. I tak samo jest, jeżeli nietrzeźwa siostra bierze na siebie za dużo. Jak młoda siostra ma się tego nauczyć? Albo druga siostra w twoim wieku, jak ma się tego nauczyć, jeśli ty wzięłaś na siebie za dużo? To jest efekt wypychania. To nie jest trzeźwe. Trzeźwe jest wtedy, kiedy praca jest podzielona trzeźwo, także się nie przepracowuje. Słowo Boże mówi, aby mając wszystkiego pod dostatkiem móc łożyć na wszelką dobrą sprawę. Dotyczy to i pieniędzy, i czasu. Czyli mam nadmiar czasu, tak dużo, że mogę go hojnie udzielić, to go daję. Ale nie jest tak, że ja mam teraz za mało czasu. Śpię po 6 godzin i jeszcze biorę robotę, która mi zabierze 4 godziny z doby. To nie jest trzeźwe. Wierne we wszystkim. Wierność zakłada stałość. Czyli, że mamy być tacy, jak mówi Słowo Boże, we wszystkich aspektach. Czyli nie jest tak, że ja sobie wybieram fragment Słowa Bożego, który mi się podoba, a drugi fragment Słowa Bożego lekceważę. Albo troszkę słabiej do niego się przykładam. Dlatego, drogie siostry, studiujcie Słowo Boże, tak byście były wierne we wszystkim. Bo ta praca jest ogromna, jest do wykonania, ale wymaga waszej wierności we wszystkim. Nie tylko w małym, nie tylko w dużym, ale we wszystkim. Diakoni, niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi. Znowu się to powtarza. I domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół jest takim miejscem, gdzie my tą prawdę mamy dać na widok. Czyli filar to było takie miejsce, do którego można było przybić ogłoszenie. I tak samo my mamy powodować, że jako zgromadzenie czynimy tą prawdę znaną w okolicy, w której jest zbór. Właśnie dlatego jesteśmy porównani do świecznika. Świecznik świeci, nie jest ukryty. Czyli my tu jesteśmy nie dla siebie, nie dla zboru, ale dla tego, że mamy dawać informacje światu dookoła o prawdzie. Podwalina prawdy także oznacza, że my mamy o tą prawdę dbać, żeby ona była w czystości, zgodnie ze Słowem Bożym, tutaj podtrzymywana, żebyśmy nie tworzyli sekciarskiej nauki, tylko taką, która jest zgodna ze Słowem Bożym. I 16 werset mówi, że ten, czyli Bóg, objawiony w ciele, czyli Pan Jezus Chrystus, jest treścią tej prawdy. Został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.
I niestety ta prawda nie jest przez zbór podtrzymywana. Często jest tak zwana Ewangelia socjalna pielęgnowana. Nie są zachowywane te zasady i skutkiem tego, że te zasady są lekceważone przez wierzących, mamy 4.1. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Dlaczego? Bo my jako Kościół nie realizujemy tych funkcji, które na nas nałożono. I niektórzy od wiary odstąpią, przystąpią do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich. Jacy to ludzie? Chrześcijanie. Tacy, którzy twierdzą, że są narodzeni na nowo i oni te rzeczy robią. I będą robić coraz szerzej. To mówi Duch wyraźnie. To nie jest jakieś domniemanie. On to mówi wyraźnie. Te późniejsze czasy coraz bardziej nadchodzą i można powiedzieć, że niedługo będziemy w ich sercu. I uwiedzeni obudą kłamców, czyli sami się do tych kłamców nie zaliczają, bo wyznają prawdę Słowa Bożego jako swój przewodnik, ale niezbyt równo za nim idą i słuchają obud kłamców, obudy kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. To jest coraz częstsze, że słyszymy, że jakieś pokarmy są niewłaściwe i tak dalej. A Słowo Boże mówi, że każdy pokarm jest właściwy. I to jest cała kultura. I to jak słucha się w czasie przerwy, o czym bracia, siostry rozmawiają, to ja słyszę bardzo często, że rozmowa jest znowu o kolejnym kuglarzu, który mówi tego nie jest, tamtego nie dotykaj, na to nie patrz, to śmierdzi i tak dalej. A to wszystko jest stworzone przez Boga. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. A w tych rozmowach odrzuca się coś, co Bóg stworzył. Ja nie mówię o chorobach. Ja nie mówię o tym, że jest medycznie, zgodnie ze sztuką medyczną potwierdzona niestrawność jakiegoś pokarmu, czy jakaś alergia idąca aż do jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego. Ja mówię o takiej właśnie filozoficznej modzie, że słyszy się, że nagle nie wolno na przykład w określony sposób oddziaływać na dziecko, bo psychologowie to powiedzieli. Kto to jest psycholog? Kto to jest tego typu człowiek? Psycho to jest dusza, logia to jest nauka. Nauka o duszy to jest w Słowie Bożym, w Biblii. Nie ma w świecie kogoś takiego, kto mógłby być uczciwym naukowcem i określać się jako nauczyciel o duszy. Bo dusza to jest rzecz duchowa określona w Biblii. I to nie ma możliwości, żeby człowiek będący materialistą mógł cokolwiek powiedzieć o nauki o duszy. Bo on zwyczajnie, jeśli jest uczciwym naukowcem, to nauka mówi, że wyjaśniamy świat tak, jakby Bóg nie istniał. No jak można mówić o duszy, zakładając, że Bóg nie istnieje? To jest sprzeczność sama w sobie. To jest to, co zrobił Herod. Herod posłuchał, gdzie się miał urodzić król. I co zrobił? Wymordował dzieci, ale równocześnie nie wierzył w Boga i równocześnie był niewierzący. To są takie aberracje niewiary, że z jednej strony trochę się działa tak, jakby to, co mówi Słowo Boże, było prawdą, a z drugiej strony się do tego miesza i działa tak, jakby się było niewierzącym. Nie można chromać na dwie strony. Właśnie to jest nasza rola. Więc jeżeli będziemy się tych zasad trzymać, to tak jak mówi, dostąpimy uratowania, zbawienia od tych wszystkich rzeczy, o których tutaj Duch wyraźnie mówi. Jeżeli będziemy trzymać się prawdy, to uwiedzenie obłudy kłamców nie będzie na nas miało wpływu. Nie dajmy się okłamywać i nie słuchajmy kłamców. Więc Słowo Boże jest prawdą na dziś i na wieki. I możemy Mu w pełni zaufać. Dlatego w pełni pamiętajmy o tym, żeby Mu się w całości podporządkować, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo. Słowo Boże wyraźnie mówi, że spośród starszych byli ustanawiani biskupi. Potwierdzenie tego mamy w nowej książce, która została wydana niedawno, Kościół Boga Żywego. I bardzo zachęcam, żeby bracia zapoznali się
z argumentacją brata, który tą książkę przygotował, gdyż włożył wiele pracy i wysiłku i jest nam wyraźnie powiedziane, że to spośród starszych biologicznie mężczyzn byli powoływani kandydaci na biskupów. I nie zmienia to niczego. Dzisiaj nie ma ordynacji spośród starszych na biskupów, nie ma kleru, nie istnieje kler. Biskup znaczy doglądający, starszy znaczy biologicznie starsza osoba. Starsza siostra nie jest biskupicą. Skoro starszy równa się biskup, to starsza równa się biskupica. I wtedy ten fragment, że starsze siostry mają pouczać młodsze, czytamy, biskupice niech pouczają młodsze. Słowo Boże nie ma takiej nauki. Starszy znaczy starszy wiekiem, bo ma więcej lat niż miał wcześniej. I ma więcej lat niż ten, komu przekazuje naukę. Młodszy to jest ten, kto ma mniej lat niż ten, kto ma więcej lat. Tak Słowo Boże w sposób naturalny to używa. Tak wciąż miłuje i omył swoje grzechy od grzechów nas i królewskim rodem i kapłanami uczynił Bogu swemu Ojcu. Jemu niech będzie cześć, chwała.